Dobra, czas to zrobić. W tym momencie udowodnię wszystkim, że francuskie czołgi to rigged i że są najlepsze. To gdzie jedziemy? Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Czy Koba to lepiej w sumie nie... Koba się nie nawróci. Znaczy, u nas też nie jest tak fajnie. Ziemię idziesz. Znaczy, Koba nie nawrócisz na ten punkt, jak z nami tam pojedziesz ojką. O! Spokojnie, pomogę ci pojechać na front. Kupiłem, jest krakiem. O! O! O, doleciało. No to, co wszyscy kochamy w World of Tanks, tak mi się wydaje. Co, może garażyk jakiś szybki byśmy zaliczyli, bo to jednak nie był dobry pomysł. Chciałem tylko powiedzieć, że World of Tanks to całkowicie darmowa gra. Rejestrując się z linku w opisie możecie skorzystać z bonusów, które aktualnie wyświetlają wam się na ekranie. Zapraszam do rejestracji. O, nareszcie, dobra, puszczam już. Nawet jakbyś nie miał supplysów, to i tak bym puścił. Nie no, czekać na Kobę. Pół godziny temu napisałem, wbijasz, Koba wbił i... Nie, ja myślę, bo ja dzisiaj myślałem, że to pobieram, ale to jednak było World of Warships. Zobacz mnie, także od razu widać. My stoimy jak kozaki, wyglądamy jak kozaki, a tu jakiś robak w sowieckim czołgu, weź kościół. Gdzie jedziemy, tak? Na prawo, nie mart. Tak, jedziemy na prawo, nie mart. Aby tylko dobra. Koba z nami nie jechał, nie? Wiadomo. Dobra, jest okej, odpaliłem sobie jedzie. Która jest piękna. Kto jest piękny? Boże, jaki ty jesteś wolny, zobacz. Radziecki czołg, od razu widać. Zobacz, gdzie są już polskie. Beka z ciebie. Coś czuję, że tu nic nie pogramy, Mietek. Aż pogonią, więc zaraz ruszymy. Don't worry, towaryś. Proszę mówić po polsku. Jestem Polakiem, oczekuję polskiego towarzysza w tej grze. Żadne towaryś. Bratni naród radziecki wam zaraz pomoże, bracie Słowianie. No, wypychając nas, kurde, na przeciwników. Rosjanin. Nie cofamy się. Wypcha Polaka na przeciwników, normalne. No czekajcie, bo skupiam. Z takiej odległości... No tak, radziecki czołg. Powiem ci, że z takiej odległości... Gościu, z takiej odległości to ja nawet peny nie mam na ten czołg. Ja muszę z boku podjechać. Zaraz fuć. A nie kroków też, towarzysz, jak to magają. No to czemu stoisz? Trzeba jechać, w ruchu strzelać, panowie. Autentycznie, ja nie mam penetracji na tym czołgu na dystans, ja nic. Nie, miecie mi zasłonisz, bo mi zasłonisz. Czekaj, bo skupiam. Dzięki, Kałach. Nie ma problemu. Przejechał przed nami, nie ma problemu, ja zawsze chętny do pomocy. To mnie zabił. Kolejny niemiecki czołg do mojej kolekcji. Boże, ale na farcie od razu widać, że jesteś kierowany w tym meczu. Tak, ja mam umiejętności. Jak każdy radziecki as pancerny. Dopiero co składałem ten czołg, a teraz już nim jeżdżę. Dopiero złożyłem ten czołg, towarzysi. A już nie mniaszczę Niemców. I weźcie się wywalcie czy coś, bo jeszcze to wygramy. Strzelaj, kamrat. Łoje, strzelaj we mnie. Drugi towarzysz. Nie, ja do razu nie strzelam. Lecę wam! Dasz radę, Koba. Nie dam. Sidescrap, sidescrap. Niby jak. A wiesz co? Jakbyś był polskim czołgiem, to byś to odbił. Jest dalej w boju, wierny husarz wielki polski. Nie mam już golda. Dawaj Mieciu, dawaj katoliku. No, widać, że wielki Polak. W ogóle jakie to ma działo? To nie jest Bofresik czasem? 3-7? Jest, ale dwupestkowe, czteropestkowe, sorry. Taki ładny. Polski. O Jezus, ale wielkie działo. Ja mi się te CKM-y chłodzone powietrzem. Tfu, wodą, przepraszam. To jest coś pięknego. CKM-y chłodzone powietrzem, li. No normalnie są powietrzem chłodzone, a te są wodą tutaj polskie. To jest konstrukcja, wieś, jak Maksimy pierwszowojenne. O tak. Że ten gościu, który trzymał amunicję, trzymał też garnek z zimną wodą. Jadro nad wodą. Tak. Nie, wiesz, on trzymał garnek jeden i miał takie dwa garnki, nie? I wiesz, przelewał jakby, tylko że trzymał, wiesz, nad lufą. I tak sobie składał. Ale później zapobiegli temu, w sensie w MG42 było fajne rozwiązanie, bo wymienne lufy były po prostu, nie? Ja wybieram teraz Stalinium. Jedziemy w miasto? Ja bym pojechał tam, no. Ja też bym pojechał, bo taki jestem, ale... Okay, bo ja teraz kieruję. Ja patrzę sobie i nikogo nie widzę. Serio? Każdy pojechał na drugą stronę mapy, a miasto czyste? No to, czy to może być to? Jak to mawiają, taktyczny odwrót. Nie, puszujemy. Tak, no dobra, przekonałeś. Jesteśmy Rosjanami, my się nie cofamy, Koba, rozumiesz? Zobacz, T3485M. Jezus, ale DPS. Ej, pomóżcie, bo tu są czołgi, pomocy, przyjaciele, towarzysze, bracia. No, czegoś spodziewałeś. Boże, żartowałem, nawet bym was nie wołał po pomoc, nie? To był prank. Przydałoby się wyhaczyć tych typów, o. Ja tutaj z BDR-em właśnie ich biję od pleców, nie? My byśmy ich tu wyczyścili, ale widzę, że moja drużyna... Robię tutaj... wielką obronę Kapa. Wielka obrona Kapa? Nie no, my tu ich wyczyścili, ja ich tu wyczyszczę, serio. No dobra, ale chodźcie tutaj może, bo nam do bazy będą wierzyć długo, a ja się tutaj muszę lekko schować. A to my im opanowujemy bazę. Baza na środku! A bol, dobra, już pędzę. Dawaj trochę wyjeżdża. Już jadę. Koba, ja nie mam jak, serio, bo ja tutaj jadę sam wykierować ten mecz. Nie, nie, nie! Haha, pokonałem cię. Koba, jak poczekasz, to ja tam dojadę. No za późno, ale staranowałem wam teczkę. Ja jadę po tego Crusadera. Tu się kampi wrogu mapy. Już jadę, Koba, pomszczę cię. Koba, jakim to dobrze jest truk mapy? No właśnie, ty... My się wrogu tego, budynku. Aha, czyli budynków róg... dwóch, o, no. Aha, czyli róg dwóch budynków to jest koniec mapy, tak? Pan Magika zrobił. Magika zrobił? Siup, no. Widziałeś? Był się po drugiej stronie. Ale cwaniak. Patrz, on go jeszcze zabije i mnie porobi ten Crusader. Położymy się? Staramy go. Po co? On sam to zrobił. No ale jakby starano, to Boże, wygrałem sam ten mecz. 1800 gościu. I co wy mi możecie powiedzieć ciekawego, co? Wynik drużynowy. Co ci to mówi? O, jakiś karmel i jakaś artyleria gdzieś tam w środku. Tam słyszał poprzednią bitwę. Poprzednia bitwa miałem lagi. Internet mi siadał, kapła. Ty, Mietek, to co? Zestaw troli może? O, co bardziej. Drogi Mietku, gdzie poprowadzimy swoje pancerne natarcie? Do fabryki, a później się zobaczy. Dobrze. Ja jestem trochę lepszy. My tam wjeżdżamy, Mietek? Nie, na razie nie. Ale będę strzelać. O, będę strzelał. Jakby to trafiło, to bym był naprawdę cud nad Wisłą. Będzie strzelano i... O Boże, to on tam za gruzem jest. Wiesz co, ja się cofnę? Bo zobacz, Mietek, że tu kromkę B będziemy mieli. Boże, gdybym tylko miał skupianie na tym dziele jakiekolwiek, to było fajnie. Ło, to was raszuje te 14. O Boże, nie. Przeszyłem. Boże, jest, ale ciosa dostał. Gościu, pierwszy... Na wątrobę? Kurczę. Zobaczmy, co robi Koba. Ja nigdy nie kąpię w grach. Siedzi w krzaku i... No wcale, jak się zaświeci, to nie zginie w sekundę na takiej górce. Z trzpicem na choinkę. Obserwuję teraz Kobę, jak jedzie. Co, my na górkę jedziemy? Jadę na prawo. No ja też chciałem, ale w sensie... Ja to na prawo. Ale się chłopaczek zdziwił. O, celowałem, widzisz? I zawsze się pchasz, jak najgorszy wieśniak, zawsze się pchasz przed każdego o kurka wodna. Patrz, teraz robię pyk. No pokaż klasę, pokaż. Chodź za mną, towarzyszu. Jaki towarzyszu, ty, komuchu. Kurde, dowódca dozdał. Chyba czas się wycofać trochę. Mietek, proszę, ratuj. Bo Koba już mi ginie, a ja ginę po nim. Wycofaj się, Koba. No nie mogę. Ej, taki sojusznik. Widzisz? Mieciu, sekundę wcześniej byśmy go przeżyli. A wiesz, że gdybyś grał polskim czołgiem, to byś to odbił, zabiłbyś ich dwóch jeszcze. Mnie byś zabił i Mietek by ci kupił konto premium? Już bym dawno umarł, jakbym grał polskim czołgiem. Boże, patrz jak tobie nie może przejść przez zęby, że polskie czołgi są najlepsze, nie? Bez kitu. On mierzy we mnie? Jakby Polacy mieli więcej czołgów, to by zatrzymali Barbarossę. Co? Wiesz, że Polacy się nie bronili podczas Barbarossy, bo to była... No nawet tym nie handluj. To była inna operacja, Koba, to nie to. Nawet tym nie handluj. Mieciu, czas wracać na respa w sumie, bo ja... Raz na stronce internetowej czytałem, że Polacy nie gęsi i swoje czołgi mają. +1. TKS był wspaniałą maszyną pancerną. No i ja już ginę, Mietku. Mam nadzieję, że jesteś z tego dumny. Pyk. On pompował. A, no tak. Bo on miał automat, wiesz? A, bo... Nie. Dobra, nieważne. Ja myślałem, że w ogóle mamy jeszcze jakiś team, a tu... A no tak. A nie, bo ja myślałem, że ty jesteś tym słynnym ekspertem z komentarzy, bo twój wujek pracuje w analityce operacji Barbarossa i ty masz prawo pouczać, nie? Chyba musi pić. Ja wceluję się, bo tu będzie jechać multum czołgów. Ej, serio tam nikt nie wjechał? Nikt nie wjechał, ale jaja. Ja specjalnie się zatrzymałem, żeby przycelować, nie? Przycelowano, nie? Celowańską, nie? Jezus, ale dostał typ hita za 158, nie? Gościu, to już w ogóle pograne ma typeczek. O mnie tak uważaj! Albo nie uważaj. Jezus, skupiałem 10 minut, żeby trafić we wrak czołgu, nie? Mam to samo. Boże, w gąski poszło i... Ja mam strzał to sekundę i się cieszę. Bo wybrałeś jakiś OP czołg i grasz kozaka, nic nie zrobiłeś w tym meczu i taka prawda jest. Zaraz mam 1000 obrażeń. Jezus Maria, jak to leci, jak pociski artyleryjskie, pociski z tego czołgu. Ile zrobiliście to obrażeń? Bo ja 2000. Ej, patrzcie na wodę. Kałach, musisz przejechać przez wodę, wiesz? Nie. Musisz, bo to ładnie wygląda bardzo. Nie, bo ja jadę po Bizona, żeby se stacy podbić, gościu. I tak mnie przebijesz. No jak, co? Elo. I już mam teraz 2100. No, i mamy 11 killi razem. Hej, no. Fej. No bo ja mam... Chłopie, ja zrobiłem 2k damage'a w tej bitwie, naprawdę szkoda, mocno. Że... To co, lewo? Jedziemy? No, tak. No dobra. Tak! Ej, wsadziłem sobie kubek do butelki. Co? W sensie na odwrót, że butelkę do kubka. Zdecyduj się. O, przepraszam, Chaffee. Nie, to T80. Boże, jak ja to zraszowałem. Ej, ja wam skautuję, chłopaki, więc róbcie swoje, nie? Jasno, ni. Jasno, ni. Ja... Ty chłopie, on, ten typ wszystko w masno przerobił. Jasno oni, ciemno oni. Mało HP oni. Aha. Ja nie mogę go prawić, dobra. Nie prawił, znowu. Nie prawił? Dobra, ja się cofaję i już mordy mojej nie wystawiają. No, ja bym jeszcze Francuzami zagrał na koniec i znowu zrobię jakieś szybkie... minutę bitwy.